Najładniejsza piątka kościuszkowska, jaką mieliśmy w ofercie aukcyjnej. Proszę Państwa, egzemplarz, który Państwo w tej chwili oglądacie, to banknot naprawdę okazowy. Piękna sztuka, zdecydowanie ozdoba naszego działu Banotów Insurrekcji Kościuszkowskiej. Według mnie jest to najmocniejsza pozycja na naszej 11. aukcji. Jest to egzemplarz, e, jeśli chodzi o odmianę, egzemplarza, żeby to powiedzieć, z tych dostępnych, czyli nie jest to jakaś rzadka odmiana. E, aczkolwiek sam nominał 5 zł jest nominałem już trudnym do zdobycia w każdym stanie zachowania. W stanach ładnych, a już tak jak Państwo widzicie, jest to pozycja, która na aukcjach pojawia się raz na kilka lat. Tu, proszę Państwa, egzemplarz naprawdę zjawiskowy. Proszę spojrzeć na, na suchą pieczęć, jak znakomicie jest zachowana. Not, ten film kręcę przez, przez oczywiście przez, przez, tutaj przez slab pokazuję to Państwu, więc możecie Państwo zobaczyć jak znakomicie nawet przez slap jest widoczny ten suchy stempel, każde literki są naprawdę znakomicie zarysowane coś niesamowitego proszę, proszę Państwa też zwrócić uwagę na barwę ta naturalna liliowa barwa jest naprawdę pięknie zachowana na całym banknocie tutaj tylko w miejscu znaku chemicznego trochę zareagowało Tutaj jakby farba zareagowała i mamy lekkie takie przebarwienia, aczkolwiek jeśli chodzi o prezencję tego momentu, no to jest to prostu okazowy. Przepiękna sztuka, spójrzmy na drugą stronę. Również możemy tutaj podziwiać tą suchą pieczęć, coś niesamowitego. Charakterystyczne kropki, to jest F to jest wynik z użytej tej techniki wykonania barwienia. Piątki kościuszkowskie bardzo często e, przejawiają właśnie takie. Takie równomierne e, kropeczki na, na rewersie. Widziałem egzemplarze, które taki kropek miały znacznie więcej. Jest to naturalna cecha, także nie wpływa ona na stan zachowania. Proszę spojrzeć jeszcze raz. No, coś nie są widać o ten suwy stempel. Naprawdę banknot nietknięty obiegiem. Fantastyczna sztuka, absolutnie bez ugięć, bez złamań, bez jakiejkolwiek konserwacji. Nota e, od PMG, proszę Państwa. E, Powiem tak, yy, widzieliśmy egzemplarze fantastyczne, które, yy, które dostawały noty 58, 58 EPQ, i, i długo zastanawiałem się, czemu nie otrzymują 60. Widzieliśmy egzemplarze takie powiedzmy za 15, które wchodziły w 60. Tu egzemplarz, który dostał 63, ale według mnie, proszę Państwa, no ta nota yy, zupełnie nie oddaje te, te urody tego panu. To jest, proszę Państwa, egzemplarz w stanie pełnym, pierwszym, w stanie bankowym. To jest naprawdę wyśmienity egzemplarz. Nie mamy się do czego tutaj doczepić. Absolutnie sztuka, zjawiskowa. Oprócz tego, proszę Państwa, dla tych, którzy myślę, że większość kolekcjonerów obecnie zwraca uwagę, czy uda mi się to pokazać, postaram się jakoś tutaj powracać, bo w tej chwili kręcimy filmy z... z dodatkową lampką, dzięki temu te półcienie są jeszcze mocniejsze, możecie Państwo jeszcze więcej zobaczyć, ale ja ją troszeczkę tutaj sobie obrócę, o teraz doskonale to widać. Proszę Proszę Państwa spojrzeć, egzemplarz z pełnym herbowym filigranem, coś niesamowitego. Niesamowitego w takim zakresie, że mamy nie dość, że egzemplarz w okazowym stanie zachowania, w pełnym bankowym stanie, z bardzo dobrą notą 63 od PMG, ale środkowo egzemplarz z tym najbardziej pożądanym fragmentem no, znaku wodnego, żeby to mówić bardziej potocznie dla osób, które jeszcze się uczą e, uczą się jeszcze zbierania banknotów, czy dopiero powoli e, zapoznają się z, z, z cechami danych działów z danego zakresu. E, także tutaj proszę Państwa, no, egzemplarz, który ja jestem bardzo ciekaw z Państwa licytacji tego banknotu, bo uważam, że taka piąteczka no, raz na, na kilka lat się pojawia, także egzemplarz, najłamniejsza sztuka, jaką mieliśmy w ofercie aukcyjnej i w tym przypadku aukcji 11 jest to najmocniejszy bannot z okresu insurekcji kościuszkowskiej, jaki mam, mam, mam okazję Państwu zaoferować na aukcji 11. Coś pięknego.